Witamy naszych kolejnych gości. Mamy tutaj dwie wspaniałe, uśmiechnięte, radosne, szczęśliwe dziewczyny. Marzenę i Sandrę. Jedna... Marzena, tak? Pracujesz jako... Sekretarka w przedszkolu. Sekretarka w przedszkolu, a Sandra pracuje... Przy projektach unijnych. Przy projektach unijnych, więc duże pieniądze się kręcą z Unii Europejskiej. Słuchajcie, czy Bóg istnieje? Tak, istnieje. Tak, tak. Tak istnieje, wow. A skąd ta wasza pewność, że Bóg istnieje? Czy w Unii Europejskiej Bóg istnieje? Oj, no tam jest bardzo ciężko, tak naprawdę walki ciągle przeprowadzamy, ale no istnieje, istnieje w pracy. Mhm. A w sekretariacie można też znaleźć Boga? Można znaleźć, jakby on sam tam mnie postawił najpierw. Słuchajcie, wy się urodziłyście i od razu już po prostu z mlekiem mamy wyssałyście wiarę w Boga, czy miałyście taki etap odkrycia obecności Boga? No ja miałam taką sinusoidę, że wierzyłam cały czas, chodziłam do kościoła, ale jakby takie pełne zaufanie to i oddanie w sumie Bogu życie i odczucie, że Bóg jest i działa i mnie prowadzi, to no miałam tak dwa razy tak naprawdę i od tamtej pory mnie prowadzi teraz. To cię trochę pomęczę z tym odczuciem. Co to jest odczucie Boga? Czy to są takie emocje, że sobie pomyślisz o jakimś idealnym, idealnej osobie, którą jest Bóg i ci się robi tak błogo? Może bardziej pokój taki, że w jakichś sytuacjach jak o coś się modlę to i zaufam tak na 100%, to czuję bardziej pokój taki, że jest to prowadzone, że tam właśnie działa i bardzo często w Słowie Bożym wtedy dostaję też potwierdzenie, że jestem prowadzona też przez innych ludzi, którzy są stawiani na mojej drodze i potwierdzają te słowa, że o to, co na przykład się modliłam, dostaję odpowiedzi tak naprawdę przez innych. Na przykład? Odpowiedzi na przykład? Nie, na przykład o co się modliłaś i dostałaś odpowiedź na to i zobaczyłaś, że Bóg ci pomaga. No ja też mówiłam to w swojej wspólnocie ostatnio, świadectwo o uzdrowieniu mojego kolana, gdzie od 2009 roku wpadła mi rzepka do kolana na adoracji i przez 9 lat nie mogłam w ogóle klęczeć, bo miałam krwią. I to, przepraszam, na adoracji się stało, czyli klęczałaś przed Bogiem i tu ci strzeliła rzepka. I nie straciłaś wiary? Nie pomyślałeś sobie, że Bóg jest taki niedobry i ci rzepkę rozwalił? Ludzie zaczęli zadawać pytania, po co chodzisz do kościoła, skoro i tak w kościele ci się to stało. I tak zaczęłam sobie myśleć, może faktycznie. I było przez 9 lat, tak naprawdę się zastanawiałam, czemu tak mi się stało, czemu akurat na adoracji mi wpadła ta rzepka. I posłał mi różnych ludzi, którzy mi mówili, żebym zaufała tak na 100%, ale przeciągałam na swoją stronę i nie było to pełne zaufanie. I dopiero jak właśnie powiedziałam, że oddaję ci to Boże na 100%, ty się po prostu tym zajmij i jeśli jest taka twoja wola, żeby uleczyć to kolano, to po prostu tak zrób. I rok temu na adoracji, gdy klęczałam, było tak, że poczułam tak, że muszę uklęknąć, powiedziałam, o nie, nie absolutnie, zaraz mi rzepka wpadnie, krwotok będzie, nie absolutnie, ale było to tak, tak silne, że i pełne zaufanie, że przypomniałam sobie, przecież oddałaś życie, masz na 100% przecież zaufać. I uklęknęłam i nie trwało to sekundę, tylko z 15 chyba minut i nic się nie stało, rzepka mi nie wpadła i nie miałam żadnego krwotoku, więc poczułam właśnie taki spokój, że to jest to prowadzenie. Jeśli ja zaufam na 100%, no to mnie prowadzi. I teraz jak pytam się też o jakieś tam moje pragnienia serca i co, no to
też próbowałam przeciągnąć znowu na swoją stronę i no i tydzień temu je poproszono o to świadectwo, żebym je powiedziała i sobie przypomniałam, że no przecież ja zaufałam na 100%, że w tym też muszę zaufać i czuję taki błogi spokój, że to jest znowu prowadzone i to przez różnych ludzi, którzy mi mówią, wspominają o tym i też w Słowie Bożym, że Pan Bóg jest wierny w twoich swoich obietnicach i to dostaję ostatnio bardzo często, to słowo. Ale ta rzepka wróciła ci na miejsce? No, jest uleczone medycznie. Miałam operację rok temu. Tam pojawił się nowotwór na nerwie i miałam przeszczep kości. I udała się operacja i nic mi nie robili z rzepką, a rzepka nie wpada, nic się nie dzieje. Od tamtej pory w ogóle mogę klęczeć i nic się nie dzieje, żadnych krwotoków nie mam, ale to jest to pełne zaufanie. I chyba po to miałam mieć taką sytuację, że teraz, gdy się tak łamie, że myślę sobie, Boże, czy w tej sytuacji jesteś w stanie mi pomóc i gdzie próbuję znowu sobie przeciągnąć na swoją stronę, to pamiętam, że przecież zaufałaś, tam zaufałaś i jesteś prowadzona, więc tu też, jeśli zaufasz, to jesteś prowadzona. No i tak teraz czuję z każdą sytuacją tak naprawdę, że gdy próbuję przeciągnąć, to mam zaufać na 100% i czuję wtedy ten błogi spokój i no i to jest właśnie to. Dzięki. A jak u ciebie, Marzena? Czy był taki moment? To znaczy tak, no w zasadzie jestem z domu, w którym zawsze wiara była, natomiast gdzieś tak to wszystko było takie, no nie był ten Bóg na pierwszym miejscu, jakby zawsze. I dopiero w momencie, był taki moment przełomowy właśnie, kiedy Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy zaczęli mi o Nim opowiadać, którzy właśnie zaczęli do mnie mówić o tym, jak zawierzyli Jemu swoje życie i jak On ich prowadzi. I wiem, że wtedy właśnie pomyślałam sobie, poczułam, Panie Boże, ja też tak chcę. I wtedy On właśnie zaczął działać też w moim życiu, przyprowadził mnie do wspólnoty. Miałam też moment taki, gdzie miałam duży problem z tym, żeby znaleźć pracę jakąkolwiek. Byłam długo na bezrobociu i tak naprawdę wierzę w to, że On mnie postawił w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Jakby sama nigdy bym nie pomyślała ani o takiej pracy dla siebie, ani o tym, że sobie w ogóle poradzę w tym miejscu. Natomiast kiedy oddałam to Jemu, zawierzyłam, powiedziałam, Panie Boże, Ty mnie prowadź. Okazało się, że właśnie tam mnie zaprowadził i to jest praca, w której bardzo dobrze się czuję, realizuję się w tym, co robię. Mało tego, On się też zatroszczył o relacje w tym miejscu pracy, w którym jestem. Mam szefową tak fantastyczną, o jakiej nie mogłabym sobie nawet pomarzyć wcześniej. A to wszystko jest, bo Pan Bóg się o to zatroszczył. Dziewczyny, a co powiedziałybyście takiej osobie, która patrzy się teraz na nas, może się puka w czoło i mówi oszołomy? Co byście powiedziały takiej osobie, która może dalej wątpi i myśli, nie, no to jest kwestia przypadku, tak? Z tą rzepką, no to wypadła, nie wypada, no przypadek. Praca się znalazła, no przypadek, no wiele osób znajduje pracę. Czy to jest, skąd mieć tą pewność, że Bóg naprawdę jest? Myślę, że ja bym powiedziała takiej osobie, co ci szkodzi zaryzykować, zaufaj chociaż w jednej sprawie, jeśli tam zadziała, to wtedy będziesz miał dowód. No ja wierzę mocno w to, że tak jest, bo jakby wcześniej też tak myślałam, że jakby ja spróbuję sama, że ja się postaram i nie wychodziło z tego nic. I dopiero w momencie, kiedy właśnie powiedziałam, Panie Boże, Ty to weź, Ty to prowadź, bo ja już nie mogę, nie potrafię, wtedy zaczęły się dziać rzeczy no, cudowne. Znaczy, dziękuję Wam bardzo za rozmowę, za świadectwo. Wszystkiego dobrego. Super, dzięki. Wszystkiego dobrego.